4 marca ojcowie i bracia Towarzystwa Świętego Pawła obchodzili swoje pierwsze dziesięciolecie posługi i misji apostolskiej w Ukrainie. Dzień czynnej mszy świętej w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi i Panny przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, razem z biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej Janem Sobiło, biskupem seniorem Marianem Buczkiem i przełożonymi Towarzystwa Świętego Pawła, którzy na uroczystość przybyli z Włoch i Polski. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia relikwii błogosławionego Jakuba Alberione, który jest założycielem Towarzystwa Świętego Pawła. Mszę świętą zakończyło błogosławieństwo wiernych relikwiami błogosławionego Jakuba Alberione. Ojcowie i bracia paulisty przybyli do Lwowa 5 marca 2014 roku, w czasie gdy Ukraina stanęła już na Majdanie i zdecydowanie wkroczyła na drogę walki o swoje prawo do zajęcia godnego miejsca wśród krajów europejskich. Zapłaciła życiem bohaterów niebiańskiej sotni za prawo do demokracji i wolności. I teraz, 10 lat później, Towarzystwo Świętego Pawła nadal towarzyszy Ukraińcom, pomagając im wzrastać duchowo i pomnażając niezniszczalne skarby wiary, umacniając swoich czytelników w miłości do Boga, a także nadziei na sprawiedliwy pokój i zwycięstwo nad złem. Всемогутній Боже, нехай небесна трапеза всіх, що святкують спомин блаженного Якова Альберйоне, приклад зміцнює нас у доброму житті. Його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам Твою опіку. Святиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Господні, нехай завжди буде з вами. І з духом Твоїм. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. Чао, Христуса. Чао, Христуса. Чао, Христуса. Тіло Христа. Drodzy uczestnicy mszy świętej dziękczynnej z okazji dziesięciolecia obecności paulistów na Ukrainie. Bardzo się cieszę, że mogę świętować z wami dziesiątą rocznicę obecności paulistów na Ukrainie.